to była armia, która przypominała to mięso armatnie. Ja nie mówię w taki sposób, żeby krytykować naszych żołnierzy, bo waleczni byli, ale brak wyszkolenia, zupełny brak przygotowania. Miałem żołnierzy, którzy w ogóle nie strzelali, a ponadto wysłano nas takim sprzętem, który bardziej się nadawał na złom niż do prowadzenia działań bojowych. Jeżeli teraz, po 2 latach wojny, dalej kraje europejskie mają problem z przeznaczeniem 2% PKB na własne bezpieczeństwo, a jednocześnie mówią o rosyjskim zagrożeniu, no to ciężko to zrozumieć. W zasadzie nie mamy się czego obawiać. Jestem przeciwny wszelkim tym komentarzom, które czasem słyszę, że gdyby nas Rosjanie napadli, gdyby uderzyli, no to w 3 dni zdobędą Warszawę. Otóż nie, nie zdobędą. Kolejnym gościem Wieczornego Ekspresu jest generał Roman Polko, były dowódca Gromu. Witam serdecznie, panie generale, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie generale, za kilka godzin prezydent Andrzej Duda, premier Donald Tusk będą rozmawiać z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem w gabinecie owalnym w Białym Domu. Czy liczy pan, generał, na jakieś bardzo konkretne, wymierne efekty tego spotkania? Prezydent przed wylotem jeszcze do Stanów mówił na przykład o większej liczbie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Mówił, że potrzebujemy ich więcej. Zdaniem pana generała, powinni nasi przywódcy, liderzy na to właśnie postawić? To jest to, czego Polska dzisiaj potrzebuje? No, tak naprawdę myślę, że te szczere rozmowy, kluczem i celem Polski nie tyle powinno być zwiększenie liczebności żołnierzy, co utwierdzenie się w takim trwałym, mocnym sojuszu Stanów Zjednoczonych, Polski i wzmocnienia sojuszu NATO. To jest klucz, bo liczby tak naprawdę takie czy też inne nie mają znaczenia, kiedy brakuje takiej więzi, braterskiej więzi, solidarności, wytrwałości we wspieraniu i wzajemnego zaufania. To, co udało się zbudować przez te 25 lat i co jest największym osiągnięciem polskiej armii, to nie uzbrojenie, nie nowoczesne technologie, ale przede wszystkim zaufanie, które zbudowaliśmy u swoich towarzyszy broni, krótko mówiąc. Polska nie opuściła Stanów Zjednoczonych wtedy, kiedy realizowały trudne misje w Iraku, w Afganistanie. Byliśmy jako specjalci też braliśmy udział w najważniejszych, najtrudniejszych zadaniach, które często budziły kontrowersje u naszych innych natowskich sojuszników. No i teraz Polska też stała się pierwszym krajem, który mocno wsparł Ukrainę, który rzeczywiście nie ograniczał dostaw sprzętu dla Ukrainy i który utożsamiał naszym partnerom z sojuszu NATO, że Rosja nie poprzestanie, że Rosja wyznaje tą zasadę, że wojna to pokój, a Putin potrzebuje wojny po to, aby utrzymać swoją władzę i z pewnością nie poprzestanie na Ukrainie, jeżeli osiągnie sukces. Panie generale, pan nie bez przyczyny mówił my w kontekście Afganistanu i Iraku, bo pan i w jednym i w drugim miejscu brał udział w tych działaniach. Wtedy właśnie był pan szefem Gromu i chciałem zapytać, czy ten czas, czy początek lat 2000 to było takie właśnie wykuwanie w boju zaufania do naszej armii, to właśnie od polskich specjalistów w dużej mierze zależało to, czy zachodni sojusznicy stwierdzą, że to są godni absolutnie partnerzy, może w niektórych aspektach lepsi nawet. To był kluczowy czas, właśnie te lata 2000, wcześniej też w 90. Też polscy specjaliści uczestniczyli w wielu misjach oczywiście i też pokazywali swoją rolę, ale to od tych misji zależało dużo, jak będziemy postrzegani w sojuszu? Zdecydowanie tak. 25 lat temu, 12 marca o tej porze, wkładałem flagę w Udine, we Włoszech, podczas ćwiczeń sił natychmiastowego reagowania. Wtedy sojusz NATO rzeczywiście był mocny, silny, zwarty. Wtedy nie koncentrował się na misjach ekspedycyjnych i wtedy nie było jeszcze tej europejskiej strategii, która mówiła, że właściwie to powinniśmy się rozbrajać, bo Europa nigdy nie cieszyła się takim bezpieczeństwem i pokojem, a Fukuyama mówi, że koniec historii, to właściwie po co nam wojsko. Kilka miesięcy później byłem w Kosowie, w dawnej Jugosławii, z 18. Batalionem Powietrzno-Desantowym i tam dowódca Ricardo Sanchez, generał Ricardo Sanchez, który później dowodził w Iraku misją, poprosił nas o to, żebyśmy wzięli w podporządkowanie też ukraińską kompanię, litewski pluton. No i tam rzeczywiście przejęliśmy pełną kontrolę nad strefą,
Nasi żołnierze mocno się zaangażowali i to tam zbudowaliśmy swoją wiarygodność. Pamiętam, jak po 2 miesiącach przyszedł do mnie amerykański oficer i mówi z sił specjalnych, mówi, wiesz, myśmy tutaj byli w waszej bazie, bo sprawdzaliśmy, czy jesteście wiarygodni, czy można wam zaufać. A teraz wiem, że można na 100% i mam do ciebie prośbę, żebyśmy rozszerzyli nasze działania, żebyśmy współdziałali, bo to twoje zadania mandatowe to jedno, one są takie dość standardowe, ale mamy problem ze zorganizowaną przestępczością. Musimy szukać handlarzy organami ludzkimi. I rozszerzyliśmy wachlarz działań i właśnie tam, w Kosowie, zbudowaliśmy takie zaufanie, że otrzymałem takie podziękowania i zaproszenie do dalszej współpracy, co oczywiście było największym osiągnięciem, bo żaden medal nie jest dowodem na to, że ktoś naprawdę chce z nami dalej funkcjonować. Ta dalsza współpraca miała miejsce. Później Grom, Irak, Afganistan. Dzisiaj mamy naprawdę braterstwo broni. Dzisiaj Polska jest liderem, jeżeli chodzi o wojska specjalne na tej północno-wschodniej flance sojuszu NATO. No ale nawet dzisiaj rozmawiałem z dowódcą 18 batalionu, również inne rodzaje wojsk nie ustępują. Możemy być dumni z naszych żołnierzy. Są to ludzie, którzy mają świadomość realizowanych misji. Nie jest to mięso armatnie. No i teraz rzeczywiście stoją przed ogromnym wyzwaniem, bo muszą dokonać kolejnej rewolucji technologicznej. W moim przekonaniu dadzą radę. Panie generale, wtedy właśnie te 25 lat temu mieliście kompleksy wobec amerykańskich czy innych natowskich żołnierzy? Czuliście, że jesteście gorzej wyposażeni, gorzej wyszkoleni? To było widać, czy zupełnie pan generał nie miał takiego wrażenia? No myśmy to doskonale wiedzieli. W armii przelicza się ludzi nie na tego, ile sztuk żołnierzy jest, tylko przelicza się na możliwości zdolności bojowe. I moja jednostka, która wraz ze wzmocnieniami liczyła blisko 1000 żołnierzy, no miała współczynnik 0,6, podczas gdy amerykański batalion, który liczył 500 żołnierzy, miał współczynnik 1. No, czyli krótko mówiąc, ta siła ognia nasza była słaba, to w co byliśmy wyposażeni. Ale kiedyś Napoleon powiedział, że morale do sił fizycznych ma się jak 3:1. I to, z czego jestem dumny, to mógłbym tu nazwiska wymieniać tych żołnierzy, którzy naprawdę dali z siebie no, więcej niż 100%. To jednak jest coś w tej duszy polskiego żołnierza z tego ułana przysłowiowego, który jak już pojechał gdzieś i jest na zewnątrz, no to chce pokazać, że jest warty, że jest honorny i że potrafi walczyć nawet z przysłowiowym, nie wiem, nożem w zębach, aczkolwiek aż tak tragicznie nie było, bo Amerykanie bardzo szybko zorientowali się, że warto nam zaufać i kiedy mieliśmy deficyty w jakimś rodzaju uzbrojenia, to nawet przekazywali. Nasz podoficer, dowódca mógł wezwać Apache, mógł wezwać czołgi do wsparcia. Naprawdę to, czego nas Kosowo nauczyło, ta misja, to, że działamy razem jako ta jedna silna, żelazna pięść. Tak samo Grom w Iraku przecież też nie miał ciężkiego sprzętu, a okazywało się, że to, co czym dysponowali Amerykanie, to w istocie traktowaliśmy jak nasze własne. Panie generale, mówił pan na początku tej rozmowy, jeżeli dobrze zrozumiałem, o tym, że polskich żołnierzy, polskich specjalców, jak się domyślam, posyłano na misje, no, które wydawały się, nie wiem, podejrzane, zbyt trudne niektórym krajom natowskim. O jakie na przykład misje chodziło, panie generale? Jeżeli oczywiście może pan zdradzić, o który z krajów, o który z tych teatrów działań wojennych, Afganistan, Irak i jakiś przykład, jakbym mógł usłyszeć, zadań, których nie chcieli się podjąć inni natowscy żołnierze, a podejmowali się żołnierze polscy. No przekleństwem właśnie podczas tych misji, chociażby w Afganistanie, w Iraku, było to tak zwane national caveat, czyli ograniczenie narodowe. No i bardzo często wysyłano chociażby niemieckich żołnierzy, którym ograniczano możliwości działania, że mogą działać tylko w tej strefie, w tamtej już nie, bo jest niebezpiecznie, że mogą używać tylko takiej broni albo się wycofywać. I otóż to naprawdę było przekleństwo, bo wtedy nawet kiedy przechodziliśmy proces planowania, no to wyraźnie mówiliśmy, że ochrona własnych sił, force protection, to jest to, co podkreślały niektóre nacje, żeby się wytłumaczyć z tego, dlaczego ograniczają swoje możliwości, no nie może być wyznacznikiem tego, co robimy. Walczymy o serca i umysły, ryzykujemy własne życie i zdrowie, żeby pomagać miejscowej ludności. No nie możemy udawać, że jesteśmy na misji i nic nie robić. Admirał Howard, który dziękował Gromowi, dziękował też na ręce ministra obrony narodowej, takie podziękowania wysłał, powiedział, że pracowałem siłami specjalnymi od 20 lat, ale powiem bez wątpliwości, jesteście najlepsi. Otóż napisał to dlatego, że jednostka Grom, wykonując
trudne zadania, no w 5 minut zdecydowaliśmy, że podejmujemy te trudne wyzwania, mimo że właściwie tak naprawdę to oczekiwano od nas, że uzyskamy zgodę narodową, no bo były to działania nacechowane dużym ryzykiem, no ale lepiej czasem prosić o wybaczenie niż o zgodę. W istocie to było tak zwane mission command, realizowaliśmy misję, rozumieliśmy intencje dowódcy, zamiar, no i trudno było wtajemniczać sztab generalny szczegóły operacji, które mamy prowadzić. A panie generale, po tych dwóch dekadach, ponad dwóch dekadach, jakieś więcej szczegółów można zdradzić, czy ciągle to są rzeczy, które musi pan zachować? No szczegóły poszczególnych operacji wolę zostawić na siebie, no jednak czasem są drastyczne i tutaj nie jestem po to, żeby epatować jakimiś obrazkami z pola walki. Powiem tylko, że nieraz rzeczywiście był dylemat, czy ryzykować własne zdrowie i życie, czy też po prostu prowadzić ogień, no prawie że z artylerii, tak trochę na ślepo, bo tam są wrogowie. No i Grom w takich sytuacjach no nie miał dylematu, zresztą tutaj warto podkreślić, co nas odróżnia od tych rosyjskich barbarzyńców. My naprawdę przestrzegaliśmy konwencji międzynarodowych i wtedy, kiedy zachodziła wątpliwość, że mogą być ranni cywile, kobiety, dzieci, no to woleliśmy ryzykować własne życie, własne zdrowie, no bo zgodnie z regulaminem polowym zdobycie serc i umysłów lokalnej ludności jest ważniejsze niż zwykłe pokonanie wroga na polu walki. Panie generale, mówi pan, że no tak znacząco zwiększyły się nasze możliwości, jeżeli chodzi o ten czas przed wstąpieniem do NATO i te 2,5 dekady już w sojuszu, ale jeżeli chodzi tylko o polską armię, abstrahując od tego, kto stanie w naszej obronie, gdyby coś najgorszego się wydarzyło, no to jednak mamy armię kilkukrotnie mniej liczną, panie generale. Czy w związku z tym Polska jest tak naprawdę silniejsza, no zakładając, że bierzemy pod uwagę tylko nasze możliwości, niż w 1990 roku, czy jednak nie? Jakby to pan generał ocenił? W 1992 roku brałem udział w misji w serbskiej krainie, w dawnej Jugosławii. Spędziłem tam blisko 2 lata. 75% żołnierzy, a może nawet więcej, było z poboru. Mhm. I to była armia, która przypominała to mięso armatnie. Ja nie mówię w taki sposób, żeby krytykować naszych żołnierzy, bo waleczni byli, ale brak wyszkolenia, zupełny brak przygotowania. Miałem żołnierzy, którzy w ogóle nie strzelali, a ponadto wysłano nas takim sprzętem, który bardziej się nadawał na złom niż do prowadzenia działań bojowych. I to były te bardzo, bardzo trudne początki. I wtedy sobie zdałem sprawę, to dzięki temu byłem gotowy do tej pierwszej natowskiej misji w Kosowie, że tak nie może być. Ale też wtedy dokładnie zobaczyłem, że wśród tej parszywej dwunastki, czasem tej nazwy używam, no były prawdziwe perły. Kapral Tomasz Koner, szeregowy Andruszewski, szeregowy Meller, mogę te nazwiska mówić, to byli ludzie, którym nawet nigdy nie stawiałem zadań. Kiedy mój posterunek podczas mojej nieobecności był zaatakowany, to sierżant, zawodowy żołnierz chciał ewakuować posterunek, bo takie były procedury ONZ. Kapral go aresztował, przejął dowodzenie plutonem, ochronił posterunek. To, co jest kluczowe, my naprawdę walczyliśmy o własny honor, własną reputację i zbudowaliśmy ją w tamtej misji, w Anproforze, takiej beznadziejnie przygotowanej, na takim poziomie, że lokalna ludność bardziej ufała nam niż swoim własnym żołnierzom czy tej syrskiej milicji. I to było kluczowe, to jest kluczem do sukcesu. A bilans, jeżeli chodzi o porównanie tej armii z lat 90. i obecnej, panie generale, jest na korzyść no, którego wojska? Dużo lepiej wyposażona armia, ale morale to samo i o to morale trzeba zadbać. Ja jeszcze naprawdę mógłbym tu całą listę wymieniać. Krzysiek Klimaszewski, pułkownik, był w Kosowie 20 lat po misji. Proszę sobie wyobrazić, że jak odwiedzał lokalnych ludzi, którym pomagał kiedyś, to wręczono mu serbski Czerwony Krzyż. Dostaliśmy podziękowania od Albańczyków. Naprawdę to, co robili nasi żołnierze, to była wspaniała rzecz, ale też jestem przekonany, że z takim duchem walki, z takim duchem bojowym, to kiedy przyszłaby potrzeba obrony ojczyzny, to z pewnością ci ludzie, z których spotkałem na tych misjach, którzy walczyli o naszą markę w sojuszu NATO, no w zasadzie nie mamy się czego obawiać. Jestem przeciwny wszelkim tym komentarzom, które czasem słyszę, że gdyby nas Rosjanie napadli, gdyby uderzyli, no to w 3 dni zdobędą Warszawę. Otóż nie zdobędą. Jednak polski żołnierz jest i ma takiego ducha bojowego, i ma takie morale jak dzisiaj Ukraińcy, którzy co prawda no, teraz są trochę pod kreską,
ale jednak walczą wyjątkowo zaciekle, broniąc własnej ojcowizny. No i ten Kijów obronili w pierwszych dniach i tygodniach rosyjskiej napaści. Ale panie generale, sam pan wywołał ten temat rosyjskiej agresji. Ostatnio dużo się o tym bardzo mówi, o potencjalnym ataku na Polskę, o potencjalnej wojnie obronnej, którą musielibyśmy prowadzić. Zdaniem pana generała to jest pytanie tylko kiedy? To jest pytanie, czy będziemy bezczynni, bo Putin karmi się strachem i bezczynnością. Jak to jest, że Putin prowadzi wojnę hybrydową, wypuszcza na terytorium Polski rakiety manewrujące, przekracza przestrzeń powietrzną, morską? No przecież doskonale wiemy, że on sonduje i szuka naszych słabości. Jeżeli teraz, po 2 latach wojny, dalej kraje europejskie mają problem z przeznaczeniem 2% PKB na własne bezpieczeństwo, a jednocześnie mówią o rosyjskim zagrożeniu, no to ciężko to zrozumieć. To jest naprawdę zapraszanie Putina, żeby nas zaatakował. Mamy dwukrotnie, Europa, mówię o samej Europie. No my dajemy 4% PKB. Największy potencjał ludzki. 300 milionów versus 400 tysięcy. Mamy kilkunastokrotnie większe PKB. Włochy mają większe PKB niż sama Rosja. Mamy ogromny i nowoczesny potencjał produkcyjny. No dlaczego tego nie uruchomimy? Czekamy na to, aż Putin rzeczywiście wygeneruje tyle uzbrojenia, że nas zaatakuje, a my będziemy nieprzygotowani. Dopiero wtedy będziemy myśleć, ojejku, warto się było wcześniej zabezpieczyć. W tym mamy problem. W takim wyciąganiu wniosków z tego, co jest, i w działaniu, a nie tylko mówieniu o tym, że coś trzeba naprawdę zrobić. A kiedy Putin będzie do tego gotowy, panie generale? Putin cały czas testuje. Tak naprawdę teraz Ukraińcy wytrącili mu oręże z ręki. Myślę, tak jak mówi też szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pewnie 3 lata takiej bezczynności czy stagnacji na froncie ukraińskim pozwoli mu wygenerować jakiś potencjał bojowy. No ale rzecz w tym, że my jesteśmy w tym czasie gotowi wytworzyć tej siły bojowej, tych zdolności bojowych wielokrotnie więcej niż Putin. Tylko po prostu no nie czekajmy z tym karabinem u nogi. Nie bądźmy jak ci żołnierze, chociażby generał Ali pod Gettysburgiem, którzy załadowali broń, ale zapomnieli jej wystrzelić. No ale panie generale, 3 lata, tak jak mówi minister Siewiera, szef BBN-u, Rosja będzie gotowa do tego, żeby zaatakować któryś z krajów NATO, ale zdaniem pana generała to jest, nie wiem, o jakimś prawdopodobieństwie mówiąc, to jest coś, co faktycznie, do czego powinniśmy się przygotowywać i żyć już z tą myślą, że to będzie miało miejsce za parę lat. To jest, nie wiem, podstawowy scenariusz, który powinniśmy brać pod uwagę, że Rosja nas w ciągu, nie wiem, dekady najbliższej na przykład zaatakuje. Nawet premier Donald Tusk ostatnio napisał na portalu X, że żyjemy w czasach przedwojennych. Też niejako zakładając, że to może się wydarzyć. Zdaniem pana generała to jest najbardziej prawdopodobne, że ta agresja kiedyś nastąpi po prostu? Rozmawiałem z ministrem Siewierą. Podkreślał, żeby dobrze rozumieć to, co chciał przekazać. On po prostu chciał przekazać, że jeżeli będziemy bezczynni, jeżeli w dalszym ciągu nie będziemy nic zrobić, jeżeli będziemy marnować czas, no to tak jak to mówi to przysłowie, nie marnuj czasu, bo czas marnuje ciebie. Krótko mówiąc, jeżeli my nie będziemy robić nic, a Rosja będzie się zbroić, no to za 3 lata pewnie zaatakują. Stąd też po prostu trzeba działać. Ale my się zbroimy po zęby, panie generale. Zwiększania potencjał bojowy. My się zbroimy po zęby. Polska się zbroi po zęby. Jeżeli chodzi o to, co zamawiamy, to naprawdę tylko jeszcze parę lat musimy poczekać na dostawy, jeżeli chodzi o część sprzętu tego ze Stanów chociażby. Ale no to będziemy chyba za 3 lata dużo lepiej przygotowani do takiej konfrontacji niż jesteśmy dzisiaj, prawda? Cały czas myślmy i mówmy o tym, że jesteśmy w sojuszu NATO, w Unii Europejskiej. Bo to jest prawdziwa obrona. Polska nie jest sama. To nie jest tak, że tylko my się będziemy zbroić, nasi sąsiedzi nie. Jeżeli nie będziemy koordynować naszych wysiłków, mamy wszystkie przewagi. Mamy Szwecję, Finlandię w sojuszu NATO, wydłużoną granicę, no ale no to podstawowa zasada taktyczna, operacyjna mówi: dziel wroga i rozbijaj go częściami. Jeżeli damy się zjadać po kawałku, no to Putin z tą nawet marną armią, z tym mięsem armatnym i feudalnymi stosunkami, no będzie w stanie wszystkich pokonać. A prawdziwym testem jest Ukraina. Jeżeli teraz nie będziemy solidarnie, mocno wspierać Ukrainę, jeżeli teraz nie odizolujemy, nie odsuniemy z naszego sojuszu różnego rodzaju koni trojańskich typu Orban i będziemy ulegać ich narracji, no to sami naprawdę odsłonimy swoje słabe strony i rzeczywiście damy pożywkę i propagandzie Putina i już później w przyszłości jego wojskom, żeby nas po prostu zaatakowały. I to, co dzisiaj możemy jako społeczeństwo zrobić, bo o to chciałbym też zaapelować,
ta wojna w istocie już trwa. To nie jest tylko ta wojna hybrydowa na granicy, która tak naprawdę się dzieje i która też karmi się tym, że naiwnością czy pożytecznymi idiotami w Polsce, krótko mówiąc, ale to jest też wojna, która wykorzystuje taką naiwność i wykorzystuje wewnętrzne spory polityczne do tego, aby tutaj siać ferment, aby tutaj po prostu szerzyć dywersję, aby w takim zamieszaniu po prostu korzystać i wygrywać swoje sprawy, które pozwolą stworzyć dogodne warunki do ewentualnej agresji. Panie generale, ale tak już zbliżając się powoli do końca, czy nie dzieje się to, co pan przedstawia, mam wrażenie, jako ten czarny scenariusz? Czy to nie jest właśnie już nasza rzeczywistość, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy? No to ono no jest na zupełnie innym poziomie niż, nie wiem, półtora roku temu powiedzmy jeszcze. Problemy w samych Stanach Zjednoczonych, zachodnia Europa, no momentami jakąś większą aktywność przejawia, pojawiają się jacyś bardziej ofensywni politycy, jak ostatnio Emmanuel Macron, ale te możliwości, jeżeli chodzi o dozbrajanie Ukrainy, one też są mniejsze, panie generale, dlatego, bo no, tak jak chociażby Polska, to co mogła, to już oddała. My już nie mamy czego oddawać chyba za bardzo i nie jesteśmy jedynym krajem w takiej sytuacji. Panie redaktorze, mówmy cały czas o... Norwegia oddała nawet swoje nienaruszalne rezerwy tak naprawdę, bo doskonale wie, że sytuacja Ukrainy jest bardzo ważna. Dania zresztą czyni podobnie, te kraje skandynawskie. Otóż po pierwsze róbmy to, co do każdego należy. Jako wojskowy, jako człowiek, który zajmuje się planowaniem, także operacyjnym, zajmował się strategicznym, to dla mnie zadaniem jest rozpatrywanie tych najczarniejszych scenariuszy, które po rozpatrzeniu, pobraniu ich pod uwagę, pozwolą budować odporność. I w taki sposób doradzam chociażby w Radzie Bezpieczeństwa i Obronności, bo to jest ten mój kierunek odpowiedzialności, mój obszar. Pana zadaniem dziennikarzy jest wygrywanie w wojnie informacyjnej i budowanie silnego morale. Żeby strach nie paraliżował ludzi, tylko żeby ludzi mobilizować, żeby ludziom dawać wiarę w zwycięstwo, żeby ludziom pokazać to, co w istocie jest, bo to nie jest żadne kłamstwo. Mamy ogromną przewagę, jeżeli chodzi o sojusz NATO. Najsilniejszy sojusz na świecie. Podkreślam raz jeszcze, Rosja 3% światowego PKB, NATO 50% światowego PKB. Nowoczesne technologie, nowoczesne moce produkcyjne. No przestańmy się bać, tylko róbmy użytek z tego, co mamy. No ale to naszym zadaniem też, panie generale, jest nieusypianie czujności. Stąd takie trochę szukanie dziury w całym, żeby mobilizować, nie tylko budować morale, ale także mobilizować w tym sensie, że jakiś poziom jednak zagrożenia, poczucia zagrożenia sprawia, że no, społeczeństwo jest na przykład bardziej skłonne do ponoszenia wydatków, prawda, na armię. Stąd takie też podejście, panie generale. Jeszcze tylko jedną rzecz zapytam, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i ewentualne ustalenia, które mogą też się pojawić podczas rozmów prezydenta, premiera i przywódcy Stanów. Czy jeżeli chodzi o nuclear sharing, czyli broń jądrową w Polsce, to zdaniem pana generała to jest też jeden z celów jakichś istotnych, jeżeli chodzi o wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Pan generał jest zwolennikiem tego rozwiązania, żebyśmy na terytorium Polski też mieli broń jądrową? Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania dysponują bronią jądrową. To jest broń obopólnej zagłady. Po użyciu tej broni nikt naprawdę nie jest zwycięzcą i tak naprawdę nie jest nam do niczego broń potrzebna. Posiadamy ją jako sojusz NATO, a posiadając nowoczesną artylerię, nowoczesne samoloty, mamy nośniki również tej broni. Powtarzam raz jeszcze, bo cały czas to jest bardzo niebezpieczne myślenie. Patrzymy na potencjalną wojnę z Rosją, jakbyśmy byli sami. A musimy pamiętać, że jesteśmy w sojuszu i Amerykanie, ale także inni sojusznicy z Europy wyraźnie dali dowód jeszcze przed rosyjską agresją na Ukrainę, że nie zostawią swoich partnerów samych, także z własnego interesu. Świat jest dzisiaj globalny. Jeżeli Niemcy pozwoliłyby na aneksję, nie wiem, pokonanie Litwy, Łotwy czy innego kraju, no to wiadomo by było, że byłoby to przyzwolenie, aby rzeczywiście Putin odbudował swoje imperium i pomaszerował dalej. No i też oczywiście te więzi gospodarcze, nie tylko na poziomie NATO, ale Unii Europejskiej, ten krwioobieg gospodarczy, to też ma wszystko znaczenie. Uderzenie w jeden z krajów Unii, tak, to byłoby uderzenie dla gospodarki unijnej, prawda? Zdecydowanie tak. To są jeszcze te więzi gospodarcze. I tutaj też podkreślam, bo niektórzy mówią, Amerykanie wycofają się z Europy, z NATO. Dlaczego mieliby się wycofać? Sami najwięcej by na tym stracili.
Po pierwsze więzi gospodarcze, interesy, które tu mają. Po drugie kwestie bezpieczeństwa. Przez Polskę oni dokładnie mogą podglądać, co tam knuje Putin. Być może razem z Chinami. No to jest wiele, to jest, dzisiaj żyjemy w świecie takich powiązań, że zerwanie tego na poziomie Unii Europejskiej, NATO powodowałoby ogromne straty dla kraju, który by się zdecydował. Bezboleśnie nastąpił, teoretycznie bezboleśnie, Brexit. Popatrzmy, jak tutaj, jakie to zawirowania spowodowało, jaki kryzys. No, ale jednak powiedziałbym, że mniejsze niż wielu ekspertów się spodziewało, prawda? Bo wieszczono, że Wielka Brytania taka poturbowana z tego procesu wyjdzie, a chyba nie jest aż tak dramatycznie. Panie generale, tymczasem bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. Generał Roman Folko, były dowódca Gromu, był dzisiaj gościem Wieczornego Ekspresu. Bardzo serdecznie pana generała pozdrawiam, życzę spokojnego wieczoru. Dziękuję.